Urząd Miejski w Gnieźnie zaprosił najmłodszych uczniów gnieźnieńskich podstawówek do udziału w tworzeniu kartek świątecznych. Rysunki z akcentami świątecznymi, ale także z tymi miejskimi, będą oceniane, a potem nagrodzone. To już nasza tradycja w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, że od kilku lat co roku właśnie w listopadzie organizujemy konkurs na projekt kartki świątecznej. Zapraszamy dzieci z pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych do wzięcia w nim udziału. Czas jest do 27 listopada. I właśnie do 27 listopada prosimy o przesłanie lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego projektów kartek. Chodzi o kartki bożonarodzeniowe, świąteczne, z jakimiś akcentami gnieźnieńskimi. Ten projekt później będzie wykorzystany, tak jak co roku to się odbywa, na miejską kartę świąteczną. Kartę świąteczną, którą na przykład pan prezydent Tomasz Budasz rozsyła do różnych instytucji, firm, innych samorządów. Ta karta jest rozsyłana właściwie na teren całego kraju. Tak wyglądała zeszłoroczna zwycięska kartka, czyli była katedra, było jezioro, prawdopodobnie Jelonek, bo przy katedrze napis Gniezno, pierwsza stolica Polski, Święty Mikołaj, a właściwie Gwiazdor. Także akcenty gnieźnieńskie, bożonarodzeniowe. No i właśnie taki projekt zwyciężył, co nie znaczy, że podobny zwycięży w tym roku. Czekamy na ciekawe projekty, propozycje najmłodszych mieszkańców Gniezna. Przypomnijmy, że kartki do konkursu należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego do poniedziałku 27 listopada.